Zagrajmy, moi drodzy. Wowa, wowa. A gdzie są gnole? O, patrzcie, tu są gnoje. I teraz robimy tak. Odpalamy sobie mocarza, podbiegamy pod niego i jest normalnie walony na łeb. Idę wypić witaminy, bo nie chcę odry złapać. Wiesz co? Witaminy nie wystarczą. Trzeba, kurde, alkohol zaimplementować. Patrzcie, kurde, Lion Hands zaraz se użyjemy. O nie. Topornie wygląda ten klasik? Kurde, no bo to klasyczny WoWik, co tak wyglądał, to podstawy. Ale muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o taką klasykę, to całkiem dobrze się wraca po latach właśnie do tego WoWa, bo na przykład jak wróciłem po latach do Lineage'a teraz, te serwery klasyczne się uruchomiły w Lineage'u, to jakoś tak średnio mi się naprawdę grało. Wiem, że tak grało się kiedyś, ja tak też pamiętam, a po prostu zważywszy na tamte czasy mi się lepiej wtedy grało na tamtej wersji. Natomiast WoW całkiem spoko. WoW po prostu zyskiwał też na tym, że był prostszy. Inaczej, był trudniejszy dlatego, że był prostszy. W sensie, poziom trudności był wyższy dlatego, że nie było tak dużo ułatwień. I przez to rozumiem prostotę, tak? Czyli, że nie było tyle jakichś mechanik dodatkowych, tyle wspomagaczy, tyle jakichś dodatkowych efektów. Ogólnie no. Nie było łatwo, nie? Siemaneczko, Argun, witam cię. Kius na 20 minut. Aha, właśnie dostałem, no. Czekaj, to muszę się... Ten dobry Kius na 20 minut, nie? Stary, 4 spiryta mi chyba zmniejszył. I co ty byś powiedział? Yo, siema Bolson. Czy ktoś też jest przeziębiony albo ma grypę? Masakra. Najgorszy jest ten taki jeden dzień, ten najmocniejszy, bo właśnie dzisiaj, kiedy najbardziej, kurde, tutaj to grypsko mnie złapało. Ale kurde, jak ja się... Od kogo się mogłem zarazić? Albo... Przewiać mnie może przewiało, no chyba, że się przeziębiłem na dworze, taka pogoda była. Ciepło w domu, zimno na dworze, z samochodu ciepłego na deszcz. W robocie mnie zarazili. Labo Immortal lajków 306 tysięcy już. To będzie szło w zatrważającym tempie. Najgorsze jest to, że oni strzelają. Jesteśmy... kurwa...
Dropi jak wczoraj? U mnie nic. To u ciebie coś, gościu. Ciekawe, czy ktoś stworzył multikonta, żeby dać więcej dislike'ów pod im... Na pewno, to jestem pewien. Może nie tworzyli multikont, ale mając inne konta się przelogowywali. Do nas, to 100%. Siema Dariusz. Kod Infinite. No, ale Goldfish, pamiętaj, że ten film już o Skoda tam jakiś czas wisi, chyba rok, nie? Czy ile? Dwa lata. Chyba melon. I tak kupili. Najgorsze to jest, no, że i tak kupili, i tak kupili. Narzekali, narzekali, a kupili. To jest takie... jest takie uczucie, że jakby czujesz do siebie wstręt, że rozsądek ci gdzieś tam podpowiada: ej, to ci się nie podoba, to ci się nie powinno podobać, to... wiesz, to, jest, to oni źle zrobili, oni... ale jednak gdzieś tam serce każe ci: ej, kup to i tak, może będzie spoko, a może nie jest tak źle, jak inni mówią. I potem chcesz sobie tak jakby poprawić humor takim usprawiedliwieniem i szukasz tego usprawiedliwienia. I na przykład, wiesz, kupiłeś grę, ale potem ją hejtujesz albo ją, kurde, dislajkujesz. O, Brela 5740, dzięki za subek, czekaj. Kurde, nie włączyłem sobie dźwięków powiadomień. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Zobaczmy, o. Bum. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że jesteś, kurde. Cieszę się. Cienka Sakaszwili. Czy Blizzard reuploaduje trailer? Ej, czy wy też widzicie... słuchajcie, czy wy też widzicie film od... live od Emila, gdzie on jakby już nie streamuje, ale streamuje? Coś się zdupiło z jego live'em. A może Emil, kurde, zawał dostał i teraz co? Masz tak z innymi? Że jest czarny ekran i że niby 300 widzów dalej go ogląda. Tam ludzie siedzą na czacie, nie? I tak dalej, ale no tak naprawdę on nie streamuje. Teraz trolują pod filmami takim tekstem: hej Blizzard, delay this, wiem, i tego fakora pokazują. Ale strasznie wygląda tam, powiem ci, jest taki burdel w komentarzach. Jakby... znaczy, oni w tym momencie, w którym się znajdują, jedynym wyjściem jest po prostu olanie i pozwolenie ludziom dislajkować i komentować. Bo jakby wszelka próba cenzury nadmiernej, albo co gorsza, wyłączenie komentarzy czy ocen, no to byłby strzał już normalnie w kolano, nie? To tak nie mogą zrobić. Nie wiem.
Ale trochę mi przykro było, jak oni się tam naśmiewali z tych pracowników, wiecie, nie? Bo ci ludzie chyba naprawdę wierzyli w to, że oni zrobią coś zajebistego. Oni naprawdę wierzyli, jadąc na tym BlizzCon, stawając na scenie, pokazując to, robiąc tą prezentację, że jak to pokażą, to ludzie powiedzą, o kurwa, jak super! Przepraszam, że tak brzydko powiedziałem. Ale jak super! Na komórkach se pogramy! A tutaj marzenia zderzyły się z rzeczywistością. Bum! O, też opcja taka jest. Kurde, zobaczcie, oni rzucają przez tekstury, nie? Ja pierdzielę. Tak było na wanilii, no. Ja w ogóle nie wiem, kto czekał na przykład na Diablo nowe, nie? Bo ja to w ogóle nie czekałem. Dla mnie na przykład... Dla mnie Diablo to jest Diablo 2. I to w sumie tylko to Diablo. Ja dobrze kojarzę. A grałem we wszystkie. Na Warcraft 4, no to wiadomo, że się na Warcrafta czekało. Oczywiście, że tak. Tylko Warcraft 4, tak jak mówię, no... Ja bym chciał się dowiedzieć, czy w ogóle Warcraft 4 jest w ogóle możliwy. I to od twórców tam zadać im pytanie. Że nie spytam, czy pracują nad Warcraftem 4, ale czy on jest w ogóle w tym momencie możliwy? Z tym, co się dzieje. Jak oni to widzą? Wywal chleb. Słuchajcie, ja z góry mówię, dzisiejszy live będzie obfity w jakieś kaszlenie i jakieś smarkanie. Często nie będę wyciszał, bo zapomnę mikrofonu, więc jak komuś to przeszkadza i ma z tym problem, no to będę musiał się pożegnać niestety, bo... No dzisiaj kurujemy się. ASMR robię, no. Jeszcze herbatkę sobie zrobię z miodem zaraz. Jakoś dojdziemy do tego, do ładu. Ubrałem takie grube, kurde, takie, wiecie, dresiki domowe, takie grube, kurde, dresy. Tak cieplutko mi. Wiecie, muszę wydawać. Takie tik. Can I help you? Have a good one. Hey there. Kurde, gdzie się tu sprzedaje u kogoś coś? U tej baby? Może u gościa u góry? Nie. A jak Jägermeister masz? Bo bez tego to ciężko się krwi. Tu jest, aha, tu jest sklep, dobra, przepraszam. Level up.
What can I do for you? I jeszcze te itemy, nie? Quest itemy zostawały po wykonaniu questa. Niektóre. Czyli zobaczcie, to są podpowiedzi, te rzeczy. To są zapisane tam na jakiejś skórze czy kartce. I one często zostawały, mimo że wykonaliśmy już questa. Trzeba było je ręcznie wyrzucać. Też to była słaba sprawa. Też patrzę, co wywalić, żeby, wiecie, nie wywalić przedmiotu potrzebnego do questa. Chunk Boar Meat. Boar Rips. Chyba nie trzeba. Właśnie, oddajmy może questa pierw, bo będą jaja. Hello. Safe travels. Dobra. To tam jeszcze mamy wykonane to Pocket Watch, Handful Oats, Liver potrzebujemy, bandany. Dobra, tu mamy Liver, to nie potrzebujemy tego. Oko Murloka już też nie, to nie, jajko nie. Chunk of Boar Meat potrzebowaliśmy, ale chyba już nie. To chyba nie. Trzema ząbek, cześć. Ząbek, będę miał do ciebie sprawę. Ale to nie dzisiaj. Fajny pomysł mam. Mógłbyś se zarobić. Może pogadamy. Kiedyś to było. Ja tam na kasę jestem łasy. O, to dobrze się składa. To będę mógł cię przekupić. Co zostało zapowiedziane na Bliskonie? Medalik, że subskrypcja na kanale Bonkol przedłuża lata życia. I nie tylko to przedłuża. Good day to you. Safe travels. Hey there. See you around. Brzmi jak kłamstwo. A, to się musisz przekonać. Gościu. Działa komenda plate? Oczywiście, że działa. Masz. 2 godziny 40 minut. Tylko że to, że mam 17 level, to pamiętaj, że tu się zaczyna na 15. Tu się nie zaczyna na 17. Tu się nie zaczyna na wiesz, na pierwszym poziomie. No, John Zombek, wiesz, a ja kupiłem sobie bilet, nie? Wirtualny. I widzisz, i też tak średniało. Jaki mnożnik jest expa? No, jaki mnożnik? No, to jest vanilla, mnożnik 1.0, to jest podstawowy, nie? Ale mi się wydaje, znaczy po prostu bardzo wolno się expi. Dlatego, że poziomów jest mniej i jest coś takiego, że exp z questów jest... Bardzo mało się dostaje tego expa z questów. I po prostu na vanili było tak, że jak miałeś na przykład landy ponumerowane, czyli na przykład ten land jest od levela tam 11 do levela 20 i jeszcze miałeś jakiś land, gdzie na przykład Duskwood chyba później, znaczy nie, potem po tym jest... Redridge chyba, nie? Przepraszam, tu? Redridge jest, nie? No to było coś takiego, że jak nie wykonałeś wszystkich questów na landzie,
to na przykład musiałeś iść na inny land w podobnym przedziale, żeby sobie dolevelować jeszcze, doexpić. Wiesz, to nie było tak, że wchodzisz, robisz parę questów i zostawiasz połowę, bo w dzisiejszym WoWie tak jest. Że robisz, no nie robisz wszystkich questów, a mimo to masz zajebisty poziom i wychodzisz sobie z tego landu i idziesz dalej. Po prostu dużo się podróżowało przez to, nie? I odkrywało się mapy, no, nowe miejsca, tam się ekspiło. No, wiem o co chodzi, w ekipie o co... No. To znaczy party, właśnie ekspienie w party nie miało sensu, bo mi się, ja nie wiem teraz jak w party jest exp traktowany, czy jest po prostu dzielony na pół, bo teraz jakby jest w party on z jakimś bonusem mocnym, nie, czy nawet nie ma żadnych, po prostu jakby ten, no nie do końca się opłaca, no. No exp mobów jest na pół tam. Miało sens, rzadziej ginąłeś. Są plusy i minusy, nie? A plus i minus to jedyne co widzę. By the holy light. Obserwuję, jak nie jestem zdziwiony, że Blizz wypuszcza Diablo na komórki, skoro ludzie od lat płacą abonament, żeby grać w WoWa. Nie rozumiem. Parmezano, tyś wczoraj dostał bana jakiegoś chyba, nie? No, także dzisiaj się lepiej uspokój. Po co ci atak na jedynce? Wiesz co, bo tak kurde zawsze było, że się na jedynce auto-atak robiło, bo paladyn musi mieć auto-atak, kurde. Bo on nie ma skilli jakichś innych targetowalnych na początku. Kurde, chyba wanili nie ma jako tako. Nie bije z Agza? Bije, kurde, ale z rożdżki mogę. Czwórki używasz i bije z automatu. Zresztą, co wam to przeszkadza, jak ja mam to? Ważne, że mi się przyjemnie gra. Naprawdę. Bardzo przyjemnie mi się gra. Grałem tak od... Pierwszy raz, kiedy grałem WoWa na Vanilla, tam te BC i te sprawy. Gram tak teraz. Ludzie będą mi gadać, jak ja mam nie żyć, kurde. Znaczy ja wiem, że niektórzy chcą mi jakby zwrócić uwagę, że można coś prościej zrobić, ale naprawdę mi to ani nie przeszkadza. A jest wszystko git. Dawaj, dziku. Kurde. A jakby jakąś mieszankę sobie zrobić? Czosnek, miód. Pieprz i woda. Ja i pegging. Thank you.
Nie sok z cebuli, tylko syrop z cebuli. Trzeba by zrobić. Ale po tym syropie z cebuli zawsze taka zgaga była, tak się bekało, odbijało. Jezu, ja pamiętam. Jeszcze całkiem niedawno, jak byłem w domu i byłem przeziębiony, mama przygotowała syrop z cebuli. I ja i potem zawsze tak się tą cebulą odbijało, na żołądku to leżało. Ale czułem się jakoś lepiej. Może to efekt placebo. Siedli ten, ja tak trawi jak kiedyś. Dobra, ta stara dupa. Łe, to jest klasik, a ja myślałem, że to global. No, to jest global klasik. To nie jest prywatny serwer, to jest klasyczny serwer, który będzie w... No to są testy, teraz trwają podczas Discona. A w lato 2019 już oficjalnie będą serwery uruchomione. A, Battle of Azeroth, ta. Kto mi to dał? Dam mu buffa. Widzicie, jak się wymieniliśmy buffami? To jest miłość, to jest granie, nie? To jest granko. To było fajne, tam jakaś miał na przykład buffa swój, ten tego buffa miał druid eleganckiego. A teraz nie ma, a ma takiego Mark of the Wild w ogóle jakiś druid? Ale jakiś rodzaj? Musisz w talentach iść w jakąś stronę? Czy w ogóle go nie ma? Przywrócili go. Bo oni go usunęli? Nexus grał w Diablo Immortal i nagrał na YouTube. No nagrał na YouTube, ale on jakby nie nagrał tego gameplaya, który on grał, tylko mówi o tej grze. Słuchaj, co mi może ktoś powiedzieć na temat tej gry? No po prostu jest na komórce, no i tyle, no. Choćby nie wiem, jak przyjemnie się grało na tej komórce. To jest Diablo na komórkę. Muszę do Salmy iść. Czekajcie, idziemy do Salmy. Salma Hayek, to ona? Ale ostatnio mówiłeś, że dzięki BlueStack można fajnie grać komórki. Ale uwierz mi, żaden twórca, który robi grę, żaden, nie myśli i nie celuje z grą dla ludzi, którzy będą używać BlueStacka. To jest tylko i wyłącznie alternatywa. Która zresztą chyba nie jest pochwalana za bardzo wśród twórców aplikacji, bo tam chyba inaczej się reklamy wyświetlają. To jest close beta czy jak? No nie, no jaka close beta czeski? Jak grasz WoWa, masz chyba abonament, tylko musisz mieć aktywny. To wtedy wchodzisz na serwer Classic. Wybierasz sobie jeden z wielu. Ja sobie wybrałem 07. Taki słabo uczęszczany.
Well met. See you around. Best pal. No tu, no kurde, 15 highwaymen. Dobra. Idę jeszcze te gnole dokończę, tylko gdzie te gnoje? Gnoje, gnole. Dobra, porobimy gnole i będzie git. Brzmił często jest na 07. Dobrze gadasz. Rynek mobilny generuje bardzo dużo. No słuchajcie, no bo nakład na rynek mobilny, jeżeli chodzi o reklamy, jest kurde to bardzo duży, więc opłaca się darmowe aplikacje robić i tylko reklamy na nich wyświetlać, albo robić mikropłatności. Taki Fortnite na przykład na mobilnych urządzeniach z mikropłatnościami, to on zarabia tam ileś milionów przecież, nie? A wydawałoby się, że tam jakieś głupie skiny tylko są w Fortnite'cie. I w sumie głupie skiny i nikomu niepotrzebne są te skiny. O kurde, patrzcie co to jest. To jest... Jak to się mówi? Bo to jest... Czekajcie, to nie jest elitka, tylko to jest rerka. Jezu, ale będzie ciulańsko. Ale ja nie przeżyję tego. Dobra. No nie wygram tego, nie ma opcji. Raczej rery... Bo rerki to nie były tak jak teraz, nie? Rerki to nie były tak jak teraz w Battle of... Znaczy ogólnie w obecnym WoWie. Tylko no zobaczycie zresztą jak on napierdziela. Patrzcie, pokażę wam. Siul mi jakiś... Ja pierdolę. Cieszę się, że jesteście. Dzięki wielkie za subka. Grechu! Grechu przedłużył. Ach, dobra, udało się. Ale trzeba jeszcze przeżyć te dwa gule. Demol, ale walka. Normalnie jak z jakimś bossem. Tararira rara wowo je i pozdrawiam tararira. Patrzcie co mi wypadło. Patrzcie co mi wypadło, patrzcie. Rękawice plus 3 do siły, plus 3 do agility. Biorę, zakładam. Mimo, że są skórzane. A mógł sprzedać i mieć miliony. A mógł sprzedać. Rarirarara, wow, no come on, żyj! Mouse click is integrated with vanilla? What? Człowiek łaził w szmatach, bo nie miał w czym. To jest prawda akurat, bo jakby no hajsu nie było. Ludzie powymyślali sobie ceny strasznie wysokie na aukcjach internetowych, na aukcjach w ogóle, w auction house tutaj. I się tak naprawdę chodziło w tym, na co ci było stać, albo ci ktoś dał.
albo kumpel na przykład miał, nie? Na przykład miałeś kumpla, który gra dłużej i był bogatszy. I tak zwane kolesiostwo się wtedy szerzyło. Kumoterstwo, dokładnie. Patrzcie, co tu się dzieje. Czekaj, czemu oni oberwują? A, bo ja dostałem te tonsy. Tonsy też były super. Bo jakby... to był free damage, nie? No i każdego mobka trzeba lutować oczywiście z osobna. To nie jest tak, że leży 10 ciał obok, a ty zbierasz lód z nich wszystkich. O nie, kolego. Połowa osób będzie grała palkiem, a dlaczego? Tylko dlatego, że, nie wiem, Ali ma tylko palka i szamana ma tylko horda? Czy dlatego, że po prostu palek jest mocarny? Czym klasyk WoW się różni od... Czemu ty masz taką emotkę zielony Johnny w ogóle? Z Battle Rite'a masz, a. Czym się różni klasyczny WoW? To jest stan WoWa. Tak wyglądał WoW tam 14 lat temu. Kiedy miał premierę. Po prostu przed dodatkami graficznie wyglądał... no, na, myślę, że jeszcze gorzej, bo wiecie, no, słabsze komputery były i tak dalej. I był przede wszystkim cięższy. 60 poziomów było. Bardzo mało jakby tych questów i tak lokacji w porównaniu do tego, co teraz jest. Ale moim zdaniem to drzewko talentowe jest najlepsze. Ja bym bardzo był szczęśliwy, gdyby powróciło coś takiego. Ono dawało dużo większą swobodę w robieniu buildów. Teraz nie ma czegoś takiego jak build, że tam kurde, tam talenty tu se dam i tak dalej. Nie, bo tam jest tak po prostu, jest ile tych talentów? 6, 7 może jest. No to jak tam, kurde, nie ma zbyt dużej możliwości. Gadasz głupoty? Wiesz co? Okej, okay, bo wy na przykład mówicie, że jakby z latami oni już robili testy i tak dalej związane na balans talentów. Czyli mówicie, że nie dało się zrobić drzewka przez 14 lat, nie dało się zrobić takiego drzewka talentowego, gdzie każdy talent ma sens. Tylko trzeba było też... Nie dało się tego zbalansować. Trzeba było na Hama wdupić skill albo pasyw, którego nikt nigdy nie brał. Typu... kiedy ktoś cię uderzy... To... nic nie rób. Nie wiem, ale są jakieś beznadziejne, nic nie dające talenty. Padam. Chyba zginę. No i ciur. Ale na klasiku i tak każdy wybierał jedno i to samo drzewko. Nie! Tak. No ale jak każdy, no stary, każdy. No jeżeli spotykałeś kogoś na PvP, no to wtedy możesz mówić każdy, no.
No bo na PvP to nie, wiesz, zawsze na PvP jest tak, że jedno drzewko jest jakby mocniejsze, jest faworyzowane. Ale na przykład mogłeś iść na PvP w procie. No i też byłeś ciężki do ubicia. Na przykład Paladyn, nie? Loladin, Holi, z Holi Szokiem. Miał, kurde, 20 zasięgu, mógł sobie strzelać. Stary system był bardziej satysfakcjonujący, bo co level masz punkcik. O, właśnie, o to. Tak jakby sprawiało takie wrażenie, że ten level ciężko wbijany, jakby wbicie tego jednego poziomu, miało sens i zostałeś nagrodzony tym jednym punktem talentu. Dobry, siema Kantaro. Margonem? A w Margonem nigdy nie grałem. A Margonem to jest taka ulepszona Tibia? No sprawiało wrażenie, no celowo tak powiedziałem głos, bo jakby mogłeś dostać raz na kilka poziomów, jak w obecnym czy w poprzednich systemach talentowych, raz na kilka poziomów taki konkretny jakiś buścik, czyli na przykład raz na tam 10 poziomów dostawałeś nawet skill aktywny albo takiego pełną pasywkę, która na przykład dawała ci plus 15 czy 20% do parowania albo plus 15% czy tam 20% do krytycznych ciosów, nie? Ale to dostawałeś raz na jakiś czas, a tutaj tak jakby systematycznie, tak jakby ta postać powoli się wzmacnia, co koniec końców daje to samo. Wiadomo już, kiedy będą bety wanili. No to jest na razie demo, no to nie jest beta. Trzeba wziąć przed uwagę bezsensowe mechanika i talenty na zmniejszanie generowania agro przez killa i na przykład. No ale... Zaraz. Mechanika generowania agro przez healania jest beznadziejna? Czy beznadziejny jest talent, który zmniejsza to agro?
Bo nie rozumiem teraz, co chciałeś powiedzieć. Bo mechanika jest spoko, moim zdaniem. Że jakby mocno lecząc tanka, może się mobek na ciebie rzucić. No i to jest nawet takie, można powiedzieć, 200 IQ. No bo jeżeli widzisz, że bijesz gościa, a ten gość jest leczony przez innego gościa, no to przerzucasz się na healera, nie? Dlatego trzeba uważać z tym. Ale talenty, które jakby zmniejszają agro z leczenia, to nie wiem, albo one w ogóle nie były używane, albo mówisz o nich, że trzeba było przez nie przejść, żeby dojść do lepszego talentu w drzewku. Znaczy, dobra, ja wam powiem, dlatego ja dobrze wspominam, bo tutaj jakby ta postać czerpie z większej ilości skilli. Ja mam tyle skilli mogę mieć, że jakby to nie było tak, że tylko i wyłącznie kiedy pójdziesz w prota, będę miał skille z prota, tylko te skille będą mocniejsze niektóre. One będzie, jakby jak ja będę w retri, to nie będę mógł używać albo... Nie opłaca mi się używać niektórych skilli, które są jakby robione dla prota, bo po prostu one bez dodatkowych buffów z talentów są słabe. I tak samo jest z druidem czy tam i tak dalej, nie? Czyli jakby nie opłaca się używać niektórych czarów, bo one nie są wzmocnione. A teraz jest tak, że no po prostu te skille są po prostu odrzucane i dopiero kiedy weźmiesz innego builda, to wtedy będziesz mógł z nich korzystać. Jak tak cały czas? Nie, nie ma tak cały czas. Oczywiście, że tak nie ma. Nie, no, zobacz sobie w niektórych klasach. Nie ma tak. Po prostu są posegregowane i przydzielone dla większej ilości, dla konkretnej klasy. Ja nie mówię, bo wy mylicie, ja nie mówię o takim skillu, że na przykład w retri mam to i tylko jak tu wbiję to, to będę mógł mieć. Tylko mówię o takim skillach, które są uniwersalne dla wszystkich. Mówię o skillu, który jest uniwersalny. I okazuje się, że na przykład w dzisiejszym WoWie na globalu, no ten skill nie jest uniwersalny, on jest przydzielony dla konkretnego speca. Ale na walanko. Widzicie, jak ja długo robię jeden quest? 40 minut prawie. Biję, kurde, gnomy. Przepraszam, gnole. Żeby te łapy zdobyć. 8 łap. A jakbym grał z kumplem w party, to byśmy bili dwa razy dłużej. Znaczy, no może nie dwa razy dłużej, bo byśmy musieli dwukrotnie więcej zebrać tego. Dla niego i dla mnie. Dlatego tak niechętnie party się robiło z kumplem, kiedy trzeba było na przykład zebrać parę sztuk jakichś przedmiotów. Bo jakby, to okej, biło się dwa razy szybciej i była szansa, że jeden drugiego uratuje. Ale jakby, no niby ta świadomość tam gdzieś była, że no ale kurwa, dla niego też będziemy musieli zbierać. A mi się nie chce dla kogoś zbierać, skoro mi się nie chce dla siebie, to nie chce mi się jeszcze dla kogoś, kumplowi pomagać. Mimo, że tak jakby powinno być łatwiej, bo on mi da buffa, on mnie będzie leczył i tak dalej, i tak dalej. Bo wdzielił, a nie łączył. Nie no, łączył, jak były jakieś elitki do porobienia.
To elitki się nie solowało, nie? Dobra, do Sentinel Hill idziemy. Zrobiłem Priesta, znów trzeba nawalać. Tak, różdżka. Różdżka? No bo jak. Właśnie, ty! To jest coś, czego się nie robi już chyba, nie? W WoWie teraz. Że jak się maga wzięło. I Priesta? Nie, maga najbardziej. Bo... nie, Priest albo Priesta? Many brakowało często. Bo tutaj mana się nie regeneruje tak łatwo. I trzeba mieć jedzenie i tak dalej, żeby regenerować. To jak brakowało many, żeby dobić mobka, to się różdżkę wyciągało i się kurde strzelało z różdżki z Wanda, nie? I na przykład przecież specjalne talenty są u maga czy u Priesta, które zwiększają obrażenia z różdżki. Zajebista sprawa to była, swoją drogą. Skill w broni, no. Miss. Ale z talentami to teraz jest lepiej, nie uważasz? Kiedyś kopiowałeś z Neta build i nawet nie wiedziałeś, co masz. No jak się, wiesz, nie czytało po prostu skilli, no to i tak nie wiedziałeś, tak teraz też nie wiesz. Możesz skopiować z neta, wiesz, build i się dowiadujesz dopiero po iluś tygodniach grania, że gdzieś tam w książce jeszcze masz skill, którego nie wyciągnąłeś sobie na action bar. I się okazuje, że go nie używałeś, bo zapomniałeś o nim, bo nawet nie miałeś pojęcia. W klasiku były stolice? Oczywiście. Znaczy jak stolica? No... jest Stormwind. Jest Ironforge. Jest kurde Teldrassil. Co tam jeszcze? Raz, dwa, trzy. Tyle. A tam w Horda ma Orgrimmar, Undead City. Nie ma Gnomeregana, nie ma jeszcze. Nie było. I Thunderbluff. Monkor powiedział, że po Biskonie nie będzie wspierał Blizzarda i na Sunwell się przenosi. Po
Pokażesz na koniec stare SW. Chyba nie, jest demo ograniczone, jakby... nie da się... No nie da się. Nie da się przejść, jakby regionowo jest ograniczone. Siema, siema Real Wizo. Nie mogę wyjść poza Westfall, a Horda nie może poza Crossroad wyjść. Ale to Horda ma lepiej, bo Crossroad jest większe niż Westfall. Chyba, że mi się wydaje tylko, bo ono jest wąższe. Przepraszam, Crossroad, The Barrens ogólnie, The Barrens, przepraszam. Nie no, The Barrens jest większe. No. Wąższe. Niepodzielone Barrens. Lokacja dla trzech ras. To się zgadza, bo to jest dla orków, dla troli oraz dla taurenów. Oni jakby ze wszystkich stron tam się spotykają. Stąd skrzyżowanie, Crossroad, tak? Skrzyżowanie dróg. Tam się wszystkie drogi krzyżują. Be smart.